W gminie Pieszyce na ten moment szacujemy, że jest ponad 300 osób. Oczywiście w tych miejscach oficjalnych, oficjalnie zgłoszonych do pana wojewody, to jest 150 osób, natomiast wiemy, ile osób jest w miejscach prywatnych, ile osób również wynajmuje mieszkania na terenie i lokale na terenie gminy Pieszyce, ponieważ te wszystkie osoby docierają do ośrodka pomocy społecznej, czyli tutaj do tego centrum usług społecznych już teraz. Tym osobom udzielamy pomoc, ale także widzimy od kilku dni te osoby również w Urzędzie Miasta, nadajemy im PESEL, wtedy pytamy, gdzie mieszkają i widzimy, że ich jest dwa razy tyle, ile oficjalnie zgłoszonych w wojewodzie miejsc. Ta aktywność naszych mieszkańców, chęć pomocy i ta hojność naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskakuje i bardzo cieszy. To naprawdę fantastyczne, że ludzie chcą pomagać drugiemu człowiekowi. Widzimy cały czas tą chęć pomocy. Otrzymujemy ją zarówno od mieszkańców miasta, którzy również przyjmują pod swoje dachy Ukraińców i tych uchodźców, którzy musieli właśnie swój dom pozostawić, ale także chciałabym tutaj nadmienić, że pomagają nam i nasze miasta partnerskie. Miasto Szortens przekazało nam kwotę 14 tysięcy euro na właśnie wsparcie tych działań dla uchodźców. I z tych środków my przygotowujemy, wyposażamy schronisko młodzieżowe w szkole przy ulicy Mickiewicza. Tam powstanie 5-6 takich dosyć komfortowych pokoi z aneksami kuchennymi, z łazienkami, które byłyby przeznaczone również do takiego dłuższego pobytu. Wiem, że miasto Szortens uruchomiło również konto, na które mieszkańcy naszego miasta partnerskiego wpłacają środki. Te środki też w najbliższym czasie do nas dotrą, ale spontanicznie przyjmujemy również innych gości z zagranicy, którzy przywożą nam dary, chcą się dzielić, chcą pomagać, chcą wspierać. Widzą tą ofiarność Polaków i te właśnie otwarte serca i też do tych działań się przyłączają. W pierwszej kolejności staraliśmy się wykorzystać takie budynki i takich przedsiębiorców, którzy mają lokale przeznaczone do pobytu ludzi, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że ten pobyt może nie skończyć się na tygodniu, dwóch, ani miesiącu. Mamy przygotowaną salę sołecką w Piskorzowie i tą salę pewnie na wniosek wojewody będziemy musieli uruchomić, jeżeli taka potrzeba zajdzie. To, czego staramy się nie robić i będziemy bardzo o to również dbać, to my staramy się nie uruchamiać i nie oddawać sal sportowych, które funkcjonują w naszych szkołach, dlatego że my szacujemy, że do naszej szkoły podstawowej będziemy musieli przyjąć około, przynajmniej tyle jest dzieci, około 60 dzieci. W związku z czym my musimy mieć miejsce, przestrzeń, a także warunki do, po pierwsze, funkcjonowania naszych szkół na rzecz naszych mieszkańców, naszych dzieci, ale z drugiej strony, żeby mieć miejsce do przyjęcia tych dzieci, które, tych ukraińskich dzieci, które będą chciały z tej naszej edukacji korzystać. Dlatego sale sportowe zarówno w jednym budynku, jak i w drugim budynku będziemy starali się wykorzystywać właśnie na te cele edukacyjne. Podobnie jak Centrum Kultury, tam już dzisiaj prowadzone są zajęcia, kontynuowane zajęcia dla naszych dzieci, ale również prowadzimy dodatkowe zajęcia dla uchodźców, dla matek z dziećmi. Zapraszamy również na wszystkie wydarzenia, które organizujemy w mieście i tak chcielibyśmy im po pierwsze pokazać miasto, po drugie oderwać ich trochę od tej traumy wojennej. Dlatego też bardzo potrzebujemy takich miejsc, w których możemy w miarę normalnie funkcjonować, również właśnie angażując w to normalne funkcjonowanie uchodźców.